Cześć, jesteśmy w Peugeot 5008. W przedświątecznym korku. W przedświątecznym korku, bo wybraliśmy się do centrum handlowego, żeby zrobić głupie zdjęcia. Nie, tym razem zdjęcia nie są głupie. Nie, są ładne. Są ładne. Jest ładna pogoda, co nas przypadkowo cieszy. Bo wczoraj lało i dlatego nie sprawdziliśmy wszystkich rzeczy, o które pytaliście nas w kontekście tego samochodu, ale to zostawimy to sobie na pełny test, który jakoś tam się wydarzy wiosną pewnie. A tymczasem sub, like, w górę, to róbcie wszystko tam i będziemy odpowiadać teraz na Wasze pytania. Jesteś jak James Bond. Kubuś Puchatek. Jest Chloe. Ania jest dziś MC. Tak, no więc pierwsze pytanie. Sebastian na YouTubie, dlaczego wygląda zupełnie jak stary? I kolejne pytania z tym związane. Czy to jest nowa generacja, czy lift? Jakub Matyska na Instagramie. I jakie są różnice względem poprzedniego 5008? To też Jakub Matyska i Dariusz na Instagramie. O, i już tłumaczymy. To jest facelift, kuracja odmładzająca, czyli po 3-4 latach samochody się odświeża. Dodaje im się tam jakieś nowe bajery, które w międzyczasie się pojawiły, albo po prostu w ten sposób przekonuje się ludzi, którym się kończy leasing, że ej, może warto kupić nowego albo nowszego. I to jest lifting, a nie nowy, aczkolwiek od wielu lat producenci samochodów bardzo nieładnie określają swoje samochody, mówiąc zupełnie nowy, zupełnie najnowszy, bla, bla, bla. Nie tyle nieładnie, co nierzetelnie. Nierzetelnie. Dlatego, że... To nie jest nowy samochód. To nie jest nowy samochód. Koniec. Ostatnio do mnie dzwonił znajomy i się pyta, ty słuchaj, to nowe Mini. Jakie nowe Mini? No Countryman. No nie, nie, to nie jest nowe. To jest facelift. Szkoda. To dlatego wygląda tak samo, bo mi się podobało. Mówię, trzeba było kupić przedliftowe, będzie tańsze. Więc to jest lift i w ramach tego liftu co się zmieniło? Mamy szerszy ekran. Mamy trzecią kamerę. Więc mamy szerszy ekran. Mamy, zdaje się już teraz, niezależnie od wersji wyposażenia, wirtualne zegary. Tak zwany iCockpit. iCockpit to jest cały ten... cała koncepcja się nazywa iCockpit z małą kierownicą. O małej kierownicy jest pytanie później. Mamy nowe światła do jazdy dziennej, bo przedtem były takie brwi, a teraz są te kły. Nowy grill, pewnie jakaś tam nowa lampa z tyłu i to by było na tyle. No i jakieś wewnątrz, nowe kolory, drzewno. Drzewno wewnątrz. Z plastiku. Ale bardzo ładne. Bardzo ładnie to wygląda. Tylko nie wiem, czy to dlatego się kupuje ten samochód, bo tu mamy pytanie od Oli z Instagrama. Czy zmieszczą się trzy torby, walizka, nie walizka turystyczna, lodówka turystyczna i wózek dla dziecka? I tu dochodzimy do kwestii pogodowej, mianowicie wczoraj tak lało, że stwierdziliśmy, że skoro nie jesteśmy rodzicami i nie musimy pakować tego do samochodu, to tego nie zrobimy, ale... Ola, sprawdzimy to następnym razem. Ale jak się dobierzemy do jakiegoś testu, to sprawdzimy. O, przejeżdżamy koło tego pana naszego, co przywozi nam jedzenie dla kota. O, bardzo miły pan Robert, polecamy, taka karma. Warto. To znaczy taka karma się nazywa sklep. Tak. A karma to... Kot jest zadowolony. Karolina z Instagrama, nasza Karolina, pyta o pojemność bagażnika. I tu masz liczby podane, bo ich bym nie zapamiętał. Proszę bardzo, 210 po... Z trzecim rzędem tak, rozłożonym. 780 z dwoma rzędami rozłożonymi. Ale to chyba jak z dwoma... Znaczy, wróć. To się nazywa tak, trzeci rząd rozłożony, trzeci rząd złożony i drugi rozłożony. Tak. I to jest te 790, 780. 80, o tym za chwilkę. I potem jest co? Około 2000, jak jest 1940, wszystko... jak położysz wszystko poza no, tym, czego tak, nie można położyć. Ale ten drugi rząd, tak na oko, to jak ten drugi rząd jest odsunięty do przodu. Bo tak to tam 800 litrów to nie będzie. Też mi się tak wydaje. I kolejne pytanie związane z bagażnikiem. Czy ma haczyki w bagażniku? Ile torebek można na nich powiesić? I czy w ogóle można? O to pytał Saret na YouTubie. A może o to pytała Saret? Myślę, że pytał, bo chyba już korespondowaliśmy. No więc tu pokazujemy filmik. Otwiera się nogą to i zamyka. Plus. Można też nawet zablokować drzwi nogą, ale jak widzicie, miejsca...
nie bardzo, nie ma haczyków. Nie ma haczyków, torebki będą się przewracały, będzie się z nich wysypywało i nadal jest ta dziura tak, za... między fotelami, tak, więc nam wszystko będzie wpadać. I myślę, że to jest od razu moment, nie wiem, czy to pytanie jest ułożone w kolejności, ale jeśli nie, to i tak na nie odpowiem. Kto pytał o trzeci rząd? Ktoś pytał o trzeci rząd. Ktoś chyba... Jak się siedzi w trzecim rzędzie w porównaniu do siedmiomiejscowego GLB? O to pytał maestro z YouTube'a. Po GLB jedziemy dosłownie w tej chwili, siedmiomiejscowe wreszcie. Tak. Zaledwie z 10-miesięcznym opóźnieniem, ale dotarło. Ale kto liczy? I nie wiem, jak się siedzi w porównaniu z GLB, ale w porównaniu do samochodów siedmiomiejscowych to siedzi się słabo, wchodzi się słabo, nie ma co zrobić z roletą po jej demontażu, bo co byłoby z nią robić? Nie, no, jest nie po... Zostawia się w garażu. Więc zostawia się w garażu. Nie ma garażu, tylko miejsce takie postojowe. To się ją rzuca przez cokolwiek. Więc jak widzicie, zapewne w przebitce siedzi się bardzo słabo, 2 na 10, nie polecam, nie kupiłbym ponownie. Nie kupiłeś tego samochodu. I bardzo dobrze. Okej, okay. Kolejne pytanie. Czy dalej jest THP pod maską? To Husky Husky z Instagrama. HWDP. Nie. Znaczy, tak. Błagam. To znaczy, jest... Okej. To się teraz wszystko nazywa PureTech i z opisu wynika, że jest to THP Velprince, tylko że teraz się nazywa PureTech. Ej, co oni tu zrobili? Jakieś Ej, co dziwne? Tu się odbyło? Nie, nie dobrze. Wiem. Dobrze, okej. Okay. Okej, okay, nie jedziemy pod prąd. Nie jedziemy jeszcze pod prąd. Dobrze. Więc jest to, tak, więc jest to ten sam... Anioł. Znaczy, oni na pewno powiedzą, że to nie jest ten sam silnik, bo został mocno zmodyfikowany zapewne. Nie wiem w związku z tym, czy psuje się rozrząd. O ile pamiętam, to był problem taki, że PSA nie potrafiło tego samochodu serwisować i to był problem. Okej. Okay. Problem nie był z tym, że silnik był zawodny, tylko... Podobno go nie potrafili serwisować, nie robili czegoś w trakcie przeglądu i jak nie zrobili czegoś w trakcie przeglądu, to no. Ale to dotyczyło zarówno marek PSA, jak i Mini, w którym ten silnik również występował swego czasu. Jedziemy ale, dalej. Ale Mini ma jedną rzecz z całą pewnością lepszą. Kamery. Było mnóstwo pytań. No. Michał na YouTubie, Krzysztof na YouTubie, Dariusz na Instagramie i Paweł na Instagramie. Kamery są mniej więcej takie same. Zaraz przestraszymy panią z tyłu. O, tak wygląda kamera, jeśli ją widzicie w tej kamerze. O, nawet jest teraz kamera do przodu. I jest ta udawana, czyli o, jak zaczynam jechać... No to, o, to doładowała się to i wyłączyła. I wyłączyła. Generalnie, w tej chwili jest dzień, świeci ładne słońce i to był obraz z kamery. Zrobimy sobie jeszcze przebitkę. Może weź nagraj od razu z tego telefonu, proszę. Włącz kamerę. Nie, kochanie, nagram to później. Dobrze. Bo teraz mi będzie wygodniej. W każdym razie potem zapomnimy, ale nie szkodzi. Zresztą zalinkujemy wam do tak. dowolnego innego testu PSA, jeżeli zapomnimy. Nic się nie zmieniło. Cały czas okay. jest tak ładna jest ładna pogoda i nic nie widać. Wczoraj lało i w związku z tym, że lało, jak potrzebowaliśmy wyjechać z miejsca parkingowego na drogę, gdzie jest ograniczenie raptem do 40, w związku z czym wszyscy jadą 80, to nie było widać nic. Pozdrawiamy więc, naszych krajan z osiedla. Więc to nie są moi krajanie. Nie, moi też nie. Więc jest jak jest. Okej, okay, kolejne pytanie od Łukasza z YouTube'a. Wersja plug-in hybrid czy jest? A jeśli jest, to może test 3008 plug-in hybrid. Mam wrażenie, że nikt nie chce jakoś, żebyśmy to testowali, bo jak już odpowiemy na pytania, to już... Okej, okay, jest 3008 plug-in hybrid, 5008 nie. 5008 zostało benzyna diesel. W trzech wersjach 130 manual, 130 automat i 180 automat. I to samo dotyczy diesli. I plug-in hybrid 3008 myślę, że nie ma sensu, bo testowałem Grandlanda X, więc to jest to samo, tylko inaczej wygląda. Okay. Ale to tyle. Zresztą właśnie... Grandland X bardzo fajny samochód. Tak, fajny. I nie wierzcie w to, że malowany, jeśli ma maskę w innym kolorze, bo to nie dlatego, to specjalnie tak. Ciekawe pytanie o
właśnie silniki. Mnie ciekawi, jak jeżdżą te 7-osobowe SUV-y z silnikami 1.0, 1.2, 1.3 po zapełnieniu wszystkich siedzeń i bagażnika, bo wszyscy je testują na pusto. To pan wiecznie zielony z YouTube'a. Myślę, że nie jeżdżą, ale to jest tak, jak do dowolnego samochodu zapakujesz więcej towaru czy ludzi. Wtedy po pierwsze jedziesz wolniej, bo ten samochód ma zupełnie inną bezwładność, więc i tak musisz jechać ostrożniej. Jeżeli będziesz jechał szybko z tymi wszystkimi ludźmi na pokładzie, to po pierwsze ci się zżygają, niezależnie od tego, czy to dorośli, czy dzieci, a po drugie będzie niebezpiecznie, więc lepiej nie. Lepiej jechać sobie ostrożnie, pyr, pyr, pyr. Ale właśnie, i czy 3 osoby dorosłe z tyłu i wycieczka przez całą Europę to wygodna podróż, czy długa męczarnia? O to pytał Mithrindil. Przepraszam, jeżeli przekręciłam na YouTubie. Okej. Nie wyobrażam sobie. Znaczy, ja w ogóle w żadnym samochodzie nie chciałbym siedzieć z tyłu po środku. O ile dobrze pamiętam, na jakiejś prezentacji bodajże BMW wozili nas z punktu A do punktu B X5-kami i akurat z jakiegoś powodu trafiło mi się, że musieliśmy jechać w konfiguracji 5-miejscowej, 5-osobowej razem z kierowcą. To było przyjemne. I nie, to nie było przyjemne, więc większe samochody są ciaśniejsze, a ten to jest tak naprawdę przedłużony kompakt. No właśnie. Jakość wykonania wnętrza, o to pytał Tomek na Instagramie. Jak nie widać? Nie ma się do czego przyczepić, nie, to wszystko jest, ładne, estetyczne. Tak, tu jest miętkie, tu gdzie dziennikarze łapią, tu jest miętkie, tu jest drzewno. Tu jest takie aluminium. Drzewno, ale nadal. Tu jest też ładnie. Nie, to jest wszystko spoko. O, i jest nawet ładne. Jest nawet ten ściera w kieszeni. Więc nie ściera w kieszeni, tylko wyłożona miękką tkaniną kieszeń w drzwiach. Jak w Volkswagenie. Więc bardzo fajny taki Volkswagen. A nie, to francuskie. To francuskie, to było niezręczne. Tak. Tu są ładne przyciski i plus jest taki, że poniżej też są fizyczne przyciski, tylko ich kompletnie nie widać, więc... Ej, to ty włączyłeś to ogrzewanie? Tak, włączyłem, więc ogrzewanie siedzeń tak działa... No, tak po francusku. Na południu Francji wystarczy, na południu Rosji mniej. Niestety nie jesteśmy na południu Francji. A skrzynia biegów, jak działa i kto jest producentem? O to pytał Manert Zeus choinkowy na YouTubie i Rafał na YouTubie. To jest skrzynia Aisin, japońska, 8-biegowa, więc podejrzewam, że to jest w dużej mierze to samo, co jest instalowane na przykład w Mini. Ale główne różnice między samochodami to prawdopodobnie nie jest sama skrzynia, co raczej jej oprogramowanie. I oprogramowanie tej skrzyni będzie zależało od tego, jakie cele emisji chcą osiągnąć producenci samochodu. Tu są oczywiście tu jedzie poprzedni taki. Tu są tryby, więc masz tryb normalny, w którym ten samochód startuje. Eko, piasek, błoto A, bo to jest ten taki, że niby na 4, to o tym za chwilę. No właśnie, do tego za chwilkę wrócimy. I jeszcze sport, więc jak jedziesz w normalnym, to jeżeli jedziesz w miarę dynamicznie i ta turbina gdzieś tam sobie utrzymuje ciśnienie, to jest fajnie i to się nawet tam zmienia odpowiednio. Natomiast jeżeli rzeczywiście chcesz oprzeć się na skrzyni biegów, czyli jedziesz bardzo asekuracyjnie i nagle widzisz lukę i chcesz dać z buta, tak jak ja za chwilkę bym chciał, tylko to BMW jedzie jak... No jedź, kochanie. No dobrze, i ja teraz mu daję z buta i... No właśnie, to nie jest samochód do tego typu manewrów. Chyba, że byłbym w sporcie. Ale już skoro zacząłeś, to... To tu są te tryby, ten, jak to się nazywało, grip control. O, właśnie to. To jest, zdaje się, opcja tam za coś. I ja pamiętam, że to o tyle działa, że jak jechałem po piasku, nie tym konkretnie samochodem, ale jakimś innym PSA czymś, jak jechałem po piasku, to póki jechałem prosto, To szło i on się nie zakopywał, ale jak się zaczynało zakręcać, no to w tym momencie już brakowało tego popchnięcia z tyłu, więc nie należy zakręcać. I tu jest pytanie od Dudo z YouTube'a. Mhm. Czy łaskawie dodali w końcu napęd na 4, czy dalej samochód, który tylko udaje, że ma dobry napęd? Tylko w hybrydzie typu plug-in i to w wersji Hybrid 4, bo o ile dobrze pamiętam w... Czyli nie będzie tego w tym? W tym w ogóle nie będzie. W 5008 w ogóle nie będzie. Natomiast...
schodzimy teraz piętro niżej, do C5, 3008 i Grandland. W C5 Aircross hybryda jest tylko z napędem naprzód, 225 koni. Mhm. W Grandlandzie jest wybór 225 przód albo 304, w sensie na obie osie pędzony. I w 3008 też jest chyba 225 przód albo 300 Hybrid 4. To odpowiada na pytanie. Do widzenia. Okej. Okay. Teraz pytanie o interfejs. Czy nadal jest taki wolny? Czy coś zostało poprawione? Test szybkie ruchy, głośniej, ciszej. Auto potrafi zmieniać głośność jeszcze 5-10 sekund po tym, jak przestaniemy to robić. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Poczekaj, włączę, Tomasz z YouTube'a. Włączę podcast Becky and Chris. I zobaczymy, co się stanie. To nie jest Becky and Chris. Nie, to jakieś radio. Ale... A, bo nie włączyliśmy. Teraz włączymy Becky and Chris. Ever traveled. This was ever... Nie, działa, uważam, szybko. Okay. Jeśli chodzi o głośność, to działa szybko, ale jeśli chodzi o sam interfejs, łatwość użytkowania i tak dalej, nie, ponieważ na każdym ekranie jest osobny ekran z jakimiś opcjami do czegoś i nigdy nie wiadomo, czy to są opcje związane z tym ekranem, czy opcje związane z czymś innym, cholera wie z czym. To po prostu po to, żebyś nie czuł się ograniczony, ale obsia krew, tędy nie będziemy wracać, zobacz. O nie. Dobrze. Czy jest bąbelko odporny? To zależy, jak wychowałeś swoje bąbelki. Tak, jeżeli wychowywałeś je bezstresowo, tak jak wychowuje się czasem zwierzęta. To nie jest. To nie jest. Czy Peugeot już podchodzi pod premium, czy nie, jeszcze nie? O to pytał Patryk na YouTubie. No więc mam taką obserwację. W tym samochodzie, podobnie jak w Mercedesie klasy A, B, prawdopodobnie, a nie prawdopodobnie, GLA i prawdopodobnie GLB, którego zaraz odbieramy. Ale tego jeszcze nie wiemy. Nie domykają się dobrze drzwi, więc pod tym względem jest premium, a nawet jeszcze bardziej, bo tu jest taka listwa zasłaniająca progi i jest tak ostro zakończona, że wczoraj sobie o mało łydki nią nie rozorałem. Czyli jak... Premium. Jak premium? Premium jak Mazda. Oj. Czy warto go kupić zamiast 3008? To pan Baczewski na Instagramie. I tu wracamy do tej wersji siedmiomiejscowej. Ten samochód kupujesz dlatego, że włączył mi się Google Assistant z jakiegoś powodu. Anuluj. Idź sobie. Anuluj. Ten samochód kupujesz dlatego, że jest w wersji siedmiomiejscowej. I kupujesz go po to, żeby mieć te śmieszne foteliki. Do wożenia najmniej lubianych dzieci w rodzinie. Tak, albo najmniej lubianych przyjaciół, znajomych. I nie masz co zrobić z tą roletą i z tym wszystkim? Nie, kurczę, nie, nie warto, po prostu nie warto. Natomiast, czy w porównaniu do 3008 odczuwalna jest jego większa masa? Jak przekłada się to na spalanie oraz przyspieszanie? To pan Podkowski na YouTubie. Spalanie, przyspieszanie... Nie ma o czym mówić, bo zrobiliśmy tym samochodem 80 km w tej chwili. Więc trudno mówić o jakichś miarodajnych danych. Pali nam jakieś 8,5, przy wczoraj było, nie wiem, 4 stopnie, dziś jest 7 stopni. Mam wrażenie, że dziś pali więcej niż wczoraj, a wczoraj były większe korki. Bo włączyłeś ogrzewanie siedzeń. Może, bo włączyłem ogrzewanie siedzeń. Wyłączyliśmy, bo i tak nie działa. Okej, okay. Zakładając, że samochód nie jest załadowany, tylko jedziemy we dwoje, tak jak przez większość czasu jeździ się samochodami, to różnica między 3008 a 5008 z tym samym silnikiem jest około 100 kilo, więc no to tak jakbyś wiózł jeszcze ze sobą, nie wiem, 3 osoby. Odpowiedz sam sobie. Jak to 3 osoby? Okej, okay, tak jak troje dzieci, nie wiem, o. A, albo grubą teściową. Albo grubą teściową. Dobrze. Jak oceniacie ogrzewanie, klimatyzację, czy auty... Boże, przepraszam. Czy szyby mocno parują? Jak prowadzenie w mieście trasie? Jak pracuje automat? I czy fotele są wygodne? To pan MXM M66M YouTube. Od początku. Nie parują, a wczoraj lało cały dzień. Więc to na plus. Klimatyzacja działa słabo. My w tej chwili mamy ustawione, ja mam 19,5, Ania ma 21 i nadal odczuwam, że w tym samochodzie jest zimno. Wczoraj było mi
bardzo zimno w samochodzie. Są samochody, w których ustawiam na 17 i jest mi gorąco. W tym mam ustawione mniej więcej na 20 i jest mi zimno. Ogrzewania kierownicy oczywiście, że nie ma. Ogrzewanie foteli, poruszyliśmy przed chwilą, działa tak sobie. Fotele są wygodne i mają bardzo masaż. Mają masaż. Z funkcją masażu kota między innymi. Ale nasza Franka lepiej to robi. Absolutnie. To, jak tak chodzi po plecach. Przepraszam, ale w poza tym Franka drapie mnie po tyłku. Leniwe koty. Tak. Bo to taki lew, król zwierząt. Tak. I czeka, aż lwica mu przyniesie jedzenie. Cokolwiek mu lwica przynosi. Mm-hmm. Pytanie, na które już wiedzieliśmy, że będziemy odpowiadać wcześniej, więc mamy o tym przebitkę. Jeżeli samochód jest wyposażony w system Night Vision, czy jest on wart ceny, jaką trzeba zapłacić? Piotr na YouTubie. Nie. Nie. Znowu, wczoraj lało, więc prawdopodobnie była zamoknięta, zasłonięta przez wodę ta kamera i już w ogóle nic nie było widać. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ten Night Vision by był jakoś znacząco potrzebny. Znaczy i w ogóle, Night Vision w samochodach pojawia się od, nie wiem, 7-8 lat. Na początku były to naprawdę grube limuzyny, w tej chwili, jak widać, można mieć to nawet w Peugeotie. I nie przypominam sobie sytuacji, żebym włączył ten system poza tym, że chciałbym na przykład pokazać komuś, w sensie wam, że o, zobaczcie, jest. Nigdy, przenigdy tego nie używam. Zwykle nawet nie pamiętam, że to jest gdzieś w tym samochodzie. Zanim to włączę, podobno jak ktoś jeździ po zadupiu, to wtedy mu to pomaga, że tam, nie wiem, pijany w rowie siedzi. Pamiętasz, jak tą S-klasą, żeśmy tam jechali gdzieś koło Grójca, to tam pijany w rowie rzeczywiście... Rzeczywiście tam było Lalajla w rowie. Historię Lalajla opowiemy kiedy indziej. W każdym razie, no. A co z systemami wsparcia kierowcy, systemami bezpieczeństwa, utrzymania na pasie ruchu choćby, w porównaniu do innych marek? To też Piotr na YouTubie. Są bezinwazyjne, ale też moim zdaniem działają bardzo późno. Ale są i okej, jeżeli nie lubisz systemów wspomagających kierowcy, bo uważasz, że to ci odbiera kontrolę, przyjemność z jazdy i tak dalej, to tu ci się to spodoba, bo one są naprawdę w ostatniej chwili. O, teraz na przykład samochód sam zahamował. To on tak dohamował, nie ja. No właśnie. To nie ja. To dębica, tak. Natomiast jest pytanie a propos naszego polowania na 508. Czy 5008 jeździ więcej niż 508 i jak się jeździ z taką małą kierownicą, tak dużym autem? To pan Macierwa na YouTubie. Dziś widzieliśmy, zdaje się, jedno 508 po drodze. 5008 widzieliśmy. Ty widziałaś, więc powiedzmy widzieliśmy pół. Między nami. Wczoraj coś było. 508 widzieliśmy. Wczoraj był, kurczę, zlot 508 po prostu. I oprócz tego zlot jeszcze... Poprzednich. Nowej nie widzieliśmy żadnej. Nie, nowej w życiu. I jeszcze zlot C5. Range. Bardzo ładny samochód. Niemiecki taki. C5. Z rzeczy, o które nie zapytaliśmy, nie zapytaliście nas, ale myśmy zaobserwowali. Przede wszystkim piekielnie głośne wycieraczki. Tak, wycieraczki w tym samochodzie są głośne. Nie chodzi o to, że skrzypią po szybie, tylko w miejscach takie one leżą pch, 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 pch. I jak zwykle działają po prostu szwedzki kucharz. Niezła widoczność to jest tak. Coś, co na pewno zasługuje na pochwałę, bo są samochody, w których rzeczywiście jest to gorzej rozwiązane. Są dwa uchwyty na kubki. I to nawet się mieści 0,7. A 0,7, jak wiemy, to nie jest bardzo dużo, jak mawia pan prezydent. Cały czas jest ten przedziwny joystick za kierownicą i... Tak. Nigdy w życiu nie uruchomisz niczego. I nawet tak mała kierownica go zasłania. Właśnie, bo było pytanie dotyczące jeszcze tej kierownicy. A no właśnie, jak się jeździ tak dużym samochodem z tak małą kierownicą? Ja nie mam problemu w ogóle z tym, że ta kierownica jest mniejsza. Ja lubię tę małą kierownicę. Wiem, że ona niektórym przeszkadza, ale nie wiem, czy przeszkadza im długoterminowo, czy przeszkadza im na zasadzie, że wsiedli właśnie do tego samochodu i... proszę, kolejne 508. O, rzeczywiście. I w dodatku z naszego ulubionego Wrocławia. Pozdrawiamy. To w leasingu. No. Nie, ja nie mam z tym problemu, a samochód w ogóle jest zwrotny. Tak, zwrotny i myślę, że nie byłeś z niego jakoś bardzo niezadowolony z tego, jak on jeździ. Nie, jako samochód do jeżdżenia to jest bardzo fajny samochód, jako samochód rodzinny z dala od tego. Tak, to znaczy, to co nie są... Co trochę psuje cały
pomysł na ten samochód. Tak, po cholerę kupić ten samochód. Nie, no wiesz co, możesz go sobie kupić, bo ci się podoba, bo on jest ładny. Ma przepiękny kolor lakieru. To nie jest taki zwykły niebieski czy tam granatowy, tylko taki. Dobrze, kochana, lepszy. Jak zaczynasz driftować w kierunku lakieru, to znaczy, że nie mamy już nic więcej o tym samochodzie do powiedzenia. Więc nie, zostawmy sobie coś. Mamy jeszcze? Mamy. O Jezu, ale żeśmy się wczoraj rozpisali. Straszliwie, fotel jest bardzo wysoko. Pokaż, ile masz miejsca do sufitu. Tyle, co kot napłakał. No tak, Zachar by tutaj... Zachar już by się Zachar by tak. leżał. Zachar musiałby tu leżeć w tym samochodzie. I nadal nie ma autohold. Nadal nie ma autohold, ale to we francuskich samochodach standard. No dobrze, to mniej więcej są nasze spostrzeżenia. Jeszcze coś tam sobie zostawiliśmy na ewentualny pełny test. Jeżeli Wam się coś nasuwa, to pytajcie w komentarzach tutaj na Instagramie, na Priva, jak tam sobie uważacie, gołębia nam wyślijcie, tylko że Franka go zeżre, więc nie wysyłajcie gołębia. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku. Nadal wesołych świąt, nadal szczęśliwego nowego roku. Tak. I w ogóle. Do zobaczenia wnet. Sub, like, nara. Pa!